Witam Was. Dzisiaj zajmiemy się jednym z przeciwników z modyfikacji Legendary Bosses. Ja jestem na stacji Red Rocket w okolicach złomu Dużego Johna i południowo-bostońskiego wojskowego punktu kontrolnego. Tutaj widać, troszeczkę wyrzuciłem broni. W zasadzie już na tym poziomie, którym jestem, nie powinienem zbierać jakiegoś złomu, bo to nie ma najmniejszego sensu, bo w bazie mam więcej już całkiem zmodyfikowanych broni. Ale zbieram dla amunicji. Jeśli by wam brakowało amunicji, warto zbierać broń. Ona zawiera zawsze jakieś ilości. Zbieramy broń i wyrzucamy. Ale amunicję system zachowuje. Naszym przeciwnikiem będzie Supreme Super Mutant Behemoth. No, przypuszczam, że Sven przy nim to jest taki kaczor Donald. Ten mutant ma pewnie 40 tysięcy punktów życia. Można sprawdzić na stronie moda. Oczywiście wszystko jest instalowane przez Nexusa. Okej, okay, zobaczył nas niestety. Ale niestety nie chce, nie może atakować. Okej, okay, przeżyłem. To jest jakiś sukces. Nie wiedziałem, że przeżyję. On się troszeczkę zablokował w tych drzewkach. Ale spójrzmy, ile ja mam punktów życia. Status 826 punktów wytrzymałości. On jednym trafieniem zdjął 3/4, z czego ja mam 50% bazowo odporności na obrażenia. Może się schowam tutaj, on tu nie wejdzie. No, sytuacja się trochę skomplikowała, bo myślałem, że uda mi się go zaskoczyć. Ale dobra. Trzeba sobie umieć radzić. Troszeczkę na odporności, zwiększę na obrażenia. Omlet z jajka na błotniaka na zwiększenie punktów akcji. Pieczeń na zwiększenie obrażeń, które będę zadawał. I żeberka na zwiększenie odporności na obrażenia. Wygrzew. Psycho. I może jakiś alkohol jeszcze może się przydałby też na zawsze dodatkowy punkt. Nie wiem, gdzie on jest w ogóle. A, jest tutaj. Troszeczkę inaczej to będziemy bić. Ja mam taką broń, która ukulawia. W zasadzie większość mojej broni to są bronie, które ukulawiają przeciwników. Mają 20% szans. Ale w przypadku takim ataku nożem, kiedy my atakujemy z 10 razy co najmniej, no ten efekt zawsze się wejdzie jakoś tam, będzie skuteczny. No już uległ mutacji, no całkiem się nie spodziewałem, że tak szybko to nastąpi. Może trochę bliżej tej stacji, żeby w razie czego uciec do środka. A nie chcę podchodzić, no. A, bo go zraniłem znów nogę. Teraz ja muszę podejść. Okej. Okay. Powoli, ale metodycznie. A no tak, bo zwiększyłem siłę, więc daje większe obrażenia, więc to szybciej potrwa. Okej, okay, jeśli macie perka ninja, można go ukulawiać, atakować i uciekać. I później znów zadawać mu atak z ukrycia. To troszeczkę trwa, ale chyba krócej niż ten. Niż jakbyśmy go tak atakowali standardowo. Okej, okay, wstaje. I znów pada, Władzio się wywalił. Może zajdzie do... Okej, okay. I do bitka. 1071 punktów życia, doświadczenia. Ilość punktów doświadczenia można zwiększyć, gdybyśmy sobie zwiększyli inteligencję, na przykład mentatami jagodowymi, czy mentatami, czy w ogóle jakimiś mentatami jakimikolwiek. Zobaczymy jeszcze, co zostawia. No, mamy całkiem dużo przydatnych rzeczy, no kapsle oczywiście, amunicja, no żadnej unikalnej, legendarnej broni, ani zbroi, ale myślę, że całkiem loot jest całkiem dobry. Okej, okay, to by było na tyle. Mam nadzieję, że komuś przyda się ten filmik. Jakby miał takich do pokonania trudnych przeciwników z modyfikacji.
Myślę, że to by było na tyle. Pozdrawiam wszystkich, cześć.